Szanowni Państwo, myślę, że dokonaliście wspaniałego wyboru, że właśnie skierowaliście swoje maluchy tutaj do tej szkoły, bo czeka na nie tutaj w szkole wspaniałe, doświadczone grono pedagogiczne, które zaprawione jest w wielu trudnych sytuacjach przy wychowywaniu przez ostatnie 18 lat dorosłej młodzieży. Także to był naprawdę wspaniały wybór. Myślę również, że dzieci, maluchy będą tutaj szczęśliwe. Wszyscy jesteśmy troszeczkę, może nie przerażeni, ale troszeczkę tacy jesteśmy zaskoczeni tą nową sytuacją, żeby sprostać zadaniu, żeby te dzieci znowu w tej szkole się poczuły dobrze. Mówię znowu, bo przecież kiedyś tutaj chodziły. Moje własne też tu chodziły do piątki, więc bardzo jestem szczęśliwa z tego, że piątka znowu wróciła, pani dyrektor Basiu. Także, szanowni Państwo, organ prowadzący, czyli burmistrz i rada miejska, musi dołożyć wszelkich starań, żeby zadbać tutaj o ten budynek i o te dzieci, żeby czuły się wspaniale. Mamy przygotowane piękną dokumentację na plac zabaw i w tej chwili jest przetarg. Wkrótce mam nadzieję, że wyłonimy wykonawcę. To już jest, to się dzieje. Mamy również dokumentację na rozbudowę, na budowę nowej sali gimnastycznej tutaj dla tych dzieciaczków. O takich drobnych remontach to pani dyrektor powiedziała. Także, szanowni Państwo, mam nadzieję, że sprostamy zadaniom i waszym oczekiwaniom rodziców, żeby dzieci były tutaj dobrze edukowane, dobrze zaopiekowane, a dzieciom życzę, żeby poza ciężką pracą, nauką, żeby miały tutaj dużo zabawy, żeby miały dużo miłego czasu i żeby chciały z przyjemnością przychodzić do tej szkoły, żeby to była wasza kochana szkoła. Wszystkiego dobrego. Kochani zarówkowicze, pierwszaki, uczniowie klasy czwartej i klasy siódmej. Życzę wam, żebyście szybko zadomowili się w nowej dla was społeczności szkolnej. Byście czuli się tu dobrze i bezpiecznie. Żebyście każdego dnia przychodzili z radością i uśmiechem na twarzy. Chciałam wam zdradzić w sekrecie, że zarówno wśród was, jak i tutaj po mojej lewej stronie, jest grono dobrych i życzliwych ludzi, którym warto zaufać, bo to oni przeprowadzą was bezpiecznie przez te niełatwe, ale mam nadzieję, że szczęśliwe lata nauki, które może potem staną się dla was największą przygodą waszego życia. I na tej drodze życzę wam powodzenia. Jako najstarsi uczniowie szkoły chcemy zapewnić swoich najmłodszych kolegów o naszej sympatii i chęci niesienia pomocy każdemu z was. Pamiętajcie, że jesteśmy dla was niczym starsze rodzeństwo, które będzie się wami opiekować, zawsze udzieli wam pomocy, czy po prostu posłuży radą. Jesteśmy uczniami pełnymi empatii, wrażliwości i czujności, więc znaleźliście się w miejscu najlepszym z możliwych. Wam, drodzy nauczyciele, życzymy cierpliwości, zrozumiałości i jak najwięcej pasji do tego, co robicie na co dzień. To kolejny rok żeglugi na jachcie kapitana Teligi. Troszkę inniej, bo wsiadacie z nami zupełnie nowa załoga. My jednak wiemy, że to będzie pomyślny rejs. Wszystkim uczniom naszej szkoły życzymy udanego roku szkolnego, dobrych stopni, wspaniałych relacji z koleżankami i kolegami oraz spełnienia wszystkich edukacyjnych oczekiwań, oczywiście na miarę indywidualnych możliwości każdego z was. I co najważniejsze, wszystkim życzymy ciekawości, bo jak mawiał nasz patron, może ma to do siebie, że za jego wypukłym horyzontem można zobaczyć wszystko, czego dusza zapragnie. Niech więc wasze pragnienia będą nienasycone. Udanego roku szkolnego dla wszystkich. Po pierwsze, to chciałam podziękować wszystkim za zaproszenie mnie i koleżanki pani dyrektor Bońkowskiej. I tak powiem wam, w przypływie szczerości, my tak się ogarniamy, ale właśnie dla nas to jest szczególny rok szkolny, znaczy rozpoczęcie, bo nam się kojarzy z 50-leciem podjęcia pracy w szeregach. Teraz, kochani, druga sprawa, to chciałam się przyznać, że byłam jedną ze sprawczyń, ale to Wysoka Góra zadecydowała wtedy, że trzeba zrobić reformę oświaty i była zagwozdka, gdzie to gimnazjum zrobić. No i padło na rozwiązanie piątki, ja swój głos do tego przyłożyłam. Potem bardzo kibicowałam gimnazjum i w tej chwili też mam takie rozwoje jaźni.
bo mi szkoda tego dorobku, a jednocześnie cieszę się, jak zobaczyłam ten sztandar, to też się wzruszyłam. Mówię, posprawdzałam listę wśród kolegów nauczycieli, posprawdzałam listę wśród rodziców, którzy razem ze mną śpiewali hymn. Kochani, tu naprawdę będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Towarzyszy nam radość ze spotkań z przyjaciółmi, dużo emocji związanych z wakacyjnymi wspomnieniami i nadzieja na wspaniałe nowe relacje koleżeńskie. Nie zawsze 1 września dawał dzieciom tyle pozytywnych wrażeń. 78 lat temu wybuchła II wojna światowa. Dzieci nie poszły wtedy do szkół, nie mogły cieszyć się ze spotkań z kolegami, nie opowiadały sobie o przeżyciach wakacyjnych. Niech ten jeden wiersz, wyrecytowany przez naszą koleżankę, na chwilę przyniesie nas do tamtych dni i pozwoli w ten sposób oddać nasz hołd tym, którzy wtedy zginęli za naszą dzisiejszą wolność. Tadeusz Kubiak, wrzesień. Nieszkolny dzwonek, kościelny dzwon na wieży, na alarm uderzył. Ogień szedł lasem i płonął dom. Biegła tyraliera żołnierzy. Żegnali ojców, co szli na front. O, jakże często na zawsze dudniła ziemia od ciężkich bomb w ojczyźnie od maków krwawszej. Nie było lekcji, z pustych klas wionęło śmiercią, grozą, lecz został wolny polski las, wbrew Oświęcimiom, obozom. W niejednej szkole, pamiętam dziś, polowy stanął szpital. To z tamtej walki, z tamtej krwi, dzisiejsza Rzeczpospolita. Przypomnij, wnuku, tamte dni, kiedy w pogodny dzień wesoły będziecie wszyscy razem szli do białej, jasnej szkoły.